Witam was bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj opowiem wam o wydarzeniu, którym podzieliła się jedna z moich klientek i wydaje mi się, przez przynajmniej mój pryzmat, to jest bardzo ważne. Dzisiaj odpowiem wam na pytanie, czy coś się zmieni w mojej trudnej sytuacji mojej trudnej relacji z osobą narcystyczną w relacji toksycznej kiedy ja wezmę odpowiedzialność za siebie jak powiedziałam inspiracją do tego filmu jest jedna z moich klientek dziękuję ci bardzo magda za twoją szczerość i otwartość w całym procesie który od kilku miesięcy jest naszym wspólnym udziałem jak też powiedziałam Będę chciała Wam trochę powiedzieć o tym, co może zmienić się w mojej relacji, w Twojej relacji, która jest dla ciebie trudna. Kiedy żyjesz w ciągłym napięciu, w ciągłej huśtawce emocjonalnej, w takim oddzieleniu od siebie, kiedy na przykład nie masz odwagi powiedzieć partnerowi, szefowi, matce, ojcu, czy nawet dziecku, co tak naprawdę czujesz, co myślisz. I być może w tej relacji chodzisz na paluszkach, by kogoś nie zdenerwować. Znosisz częstą zmianę nastroju i pozwalasz przekraczać własne granice zbyt często. I czujesz, że dla ciebie to już za dużo. Może czujesz w sobie takie powinności, dbania o dobre samopoczucie tej drugiej osoby. Albo trwasz w takim milczeniu przez tygodnie i nie rozumiesz, co? Złego zrobiłeś. Może wierzysz we wszystko, co słyszysz na swój temat i traktujesz wszystkie te słowa i zachowania bardzo osobiście. Pewnie wielokrotnie zastanawiasz się, co zrobić, albo co się może zdecydowanie zmienić w takiej relacji. Kiedy ty pozwolisz na to, takie bycie w prawdzie ze sobą. Bycie w trudnych relacjach z, z osobą narcystyczną czy osobą toksyczną jest trudna, bezwzględnie, ale dziś wiem, że ona też może się zmienić i okazać już nie taka toksyczna, kiedy my skupimy się na sobie. Uwierzcie mi, że prawda o nas jest głęboko ukryta, ale warto się tam dokopać. Mam na myśli to, kiedy weźmiesz odpowiedzialność za swoje emocje, za stan obecny w Twoim związku i zdasz sobie sprawę, i zadasz może sobie najważniejsze pytanie, wtedy zdasz sobie sprawę, a pytanie brzmi: czy to, co słyszysz od tej drugiej strony i to, co czujesz w związku, to, co mówi partner, czy robi partner, jest prawdą na Twój temat? Zobacz, wiele par, które funkcjonują dzisiaj w trudnych związkach, zaczyna od tego samego schematu. Każdy na początku chce zaprezentować się najlepiej z jak najlepszej i najmocniejszej strony. Chcemy po prostu najlepiej wypaść. Chcemy zrobić na kimś wrażenie. Chcemy zaprezentować swoją mocną stronę. Dlaczego tak robimy? Ponieważ już od samego początku nasze zachowanie. Podszyte jest lękiem. Boimy się, że jeśli ta osoba zobaczyłaby nas takim, jakim jesteśmy naprawdę, to kim jesteśmy, to na przykład, nie wiem, zareago zareagowałaby tym, że nie chciałaby się już więcej spotykać. Więc my w obawie przed tym tworzymy sobie taką iluzję o tym, kim my jesteśmy. Tworzymy również iluzję o partnerze. Po to, żeby to wszystko wyglądało pięknie. W trakcie związku, który jest podszyty lękiem, udoskonalamy się potem w różnych sprawach. Jednym z nich na przykład jest ciągłe zasługiwanie na akceptację, miłość. Każdy z nas szuka poczucia bezpieczeństwa, ale nie w sobie, tylko w partnerze. I to jest właśnie ta pułapka. Wtedy naprawdę gubimy prawdę o samym sobie. I nawet nie spostrzeżesz się, że w pewnym momencie już nie wiesz w ogóle, jak się masz zachowywać i nie wiesz, o co ci tak naprawdę chodzi. Wpadamy w pułapki przyzwyczajeń, uzależnień i boimy się jeszcze bardziej. Lęk blokuje nas i nie pozwala być sobą. Boimy się tego, że ujawni się na przykład jakaś nasza negatywna strona albo choćby nasza słabość. I to może być bardzo ryzykowne, bo może ktoś przestanie Cię kochać, albo już nie będzie Cię cenił tak wysoko, albo po prostu Cię porzuci. I obawy wszelkiego rodzaju to są schematy poznawcze, które Ci kiedyś sprzedano, kiedy byłeś jeszcze dzieckiem, więc wchodzisz w taką relację, która coś Ci przypomina, na przykład jest pełna napięcia, walki. Trudu, lęku, przed prawdą zazwyczaj. I z jednej strony gdzieś w głębi siebie bardzo chcesz być akceptowany taki, jaki jesteś, a z drugiej strony boisz się podjąć to ryzyko. I zaczynamy wtedy w relacji toczyć pewnego rodzaju grę. Zobacz, gdy nie pozwolono ci być, kiedy byłeś dzieckiem, nie pozwolono ci być sobą, więc teraz odczekujesz od partnera, żeby to ci dał. Akceptację, bezpieczeństwo, życzliwość. I on być może chce tego samego od ciebie. Żadne z was nie rozumie, że obecne wybory są tylko projekcją z dzieciństwa waszych niezaspokojonych potrzeb. I jeśli już to rozpoznasz, jeśli będziesz wiedział, że to jest ten schemat w tobie, to jestem przekonana, że możesz sobie z tym schematem poradzić. Możesz go zmienić. Obiecuję. Możesz sobie poradzić w różny sposób. Czy to na warsztatach, jest ich bardzo dużo, podczas spotkań indywidualnych, terapeutycznych, czy pracy z psychologiem, czy nawet z psychiatrą. I ja wiem, że dla niektórych z Was psychiatra kojarzy się z myślą, że no nie, nie, w życiu ja tam nie pójdę, bo do psychiatry to chodzą chyba tylko jesteś nienormalni albo chorzy psychicznie. To nie jest prawda. Zobacz, osoba, która wybiera się do psychiatry nie musi być chora psychicznie. Nie jest też nienormalna czy gorsza od innych. Natomiast tylko lekarz psychiatra jest osobą, która ma uprawnienia do podawania leków. I czasami te leki są bardzo nam potrzebne. Po to, żeby złapać pewną równowagę, po to, żeby uregulować poziom chemiczny w naszym organizmie, żeby w naszym ciele nastąpił spokój, po to, żeby jaśniej myśleć, po to, żeby w ogóle zorientować się, czy nie jest czasami tak, że to nie jest tylko zwykły strach, ponieważ to może być depresja, fobia, ataki paniki, które wymagają również często farmakologicznego wsparcia. Więc nie bójcie się, korzystajcie z tej opieki również. Nie obawiajmy się, tylko naprawdę zaufajmy sobie i pozwólmy sobie pomóc. Zobacz, jeśli w trudnej relacji jest dużo lęku, to najpierw sprawdź, jaki to jest rodzaj lęku. Czego tak naprawdę się boisz w tej relacji. Zadaj sobie pytanie i zobacz, czy to jest realne zagrożenie. Praca z Lękiem to jest takie samo ćwiczenie jak każde inne. Tak ćwiczymy sobie też mięśnie. Żeby poćwiczyć, trzeba kupić karnet na siłowni i chodzić tam regularnie, lub rozłożyć matę i zacząć to robić. To się samo nie zrobi. Trzeba to robić nawet, nam jak, nawet wtedy, kiedy nam się nie chce. I tylko poprzez systematyczność wypracujemy w sobie pewną mapę bezpieczeństwa, na której będziesz mógł czy mogła ćwiczyć nowe schematy, nowe ruchy, nowe zachowania, myśli, po to, żeby poczuć się bezpiecznie. Kochani, w dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest uciec ze związku. I najczęściej doprowadzamy się do takiego stanu, gdzie już nie jesteśmy w stanie normalnie. Ze sobą rozmawiać, więc uciekamy. Ale w wielu przypadkach nawet nie daliście sobie szans na rozpoznanie tego, czego wy chcecie od związku. Nie pochyliliście się na tym, żeby zauważyć, jakie schematy zarządzają waszymi emocjami, jakie macie braki emocjonalne i jakie oczekiwania w związku z tym macie do partnera. Nie prowadzicie szczerych rozmów, brakuje odwagi na wyrażanie szczerych myśli, brakuje chęci do pracy nad sobą. Czego ty chcesz w życiu? Co jest dla ciebie ważne? I co to dla ciebie znaczy? Zobacz, czy umiesz tak z marszu odpowiedzieć na te proste pytania. Dziś naprawdę zależy mi bardzo na tym, żebyście uwierzyli, że nie jesteśmy skazani na życie w lęku w żadnej relacji, w tych trudnych, toksycznych, narcystycznych, szczególnie. Zależy mi na tym, żebyście mieli odwagę być sobą, ale do tego trzeba odwagi i trzeba pracy, by to odkryć. Zobaczcie, jak często właśnie, chociażby z tego lęku przed samotnością. Wchodzimy w związki, łapiemy się kogoś, zawieszamy się na kimś, a po kilku latach okazuje się, że to jest trudna, toksyczna relacja, w której tkwimy latami i nie potrafimy w niej żyć ani z niej odejść. Moją intencją dzisiaj jest powiedzieć Wam o tym, co możecie odkryć, kiedy zdecydujecie się pracować nad sobą, ze sobą. Jak ta relacja może się zmienić, kiedy zaczynacie budować swoją wartość? Kiedy zaczynacie pozwalać sobie na wyrażanie tego, co czujecie, ale bez lęku, na dzielenie się swoją myślą, bez strachu przed krytyką, na odważne wypowiadanie myśli, bez analizowania każdego gestu partnera, na komunikację. Ale komunik komunikację taką, o której ja często mówię, non-violent, bez przemocy, bez obrażania kogokolwiek. Czyli mówię to, co widzę, a nie to, co mi się wydaje, że widzę. Stwierdzam fakty, a nie snuję przypuszczenia i oceniam. Na przykład mówię, nie odkurzyłeś dzisiaj, nie zmywasz naczyń po sobie. Widzę, że nie rozpakowałeś zmywarki. I przez to, co widzę, jak się zachowujesz, ja czuję się wykorzystana, zmęczona, nie czuję wsparcia, jestem czuję się rozdrażniona, rozzłoszczona, opuszczona i samotna itd. Czyli mówię o tym, co widzę, a nie oceniam, że jesteś leniem, kłamcą, flejtuchem, sknerą, gadułą. Ocenianie innych zawsze działa zupełnie w drugim kierunku. Twój partner czuje się wtedy urażony, ponieważ oceniasz jego ja, jego tożsamość, a nie jego zachowanie. A to jest ogromna różnica. I to samo dotyczy Ciebie. To znaczy, nie mów o sobie, że jesteś głupia, tylko mów o swoim zachowaniu. Powiedz, zachowałam się nierozsądnie, ale to nie znaczy, że jesteś lekkomyślnia. To jest bardzo ważne. Jeśli mówisz to, co widzisz, w kontekście tego, co czujesz, komunikujesz swoje potrzeby, to jest właściwy sposób porozumiewania się z drugą osobą. Spróbuj to zrobić. Nawet jeśli dzisiaj myślisz, że to nie zadziała, że to już jest za późno. Zauważ. Że kiedy my doświadczamy lęku jako tej formy, która nas obezwładnia, to czasami mamy takie wrażenie, jakby ten lęk był poza nami, jakby ktoś lub coś zupełnie z zewnątrz spadało na nas. I wtedy nosimy w sobie takie przekonanie, utwierdzamy się w nim bardzo głęboko, że to, co dzieje się w naszym życiu, jest niezależne ode mnie. Że ja tutaj nic nie mogę zrobić. Że ja mogę tylko temu ulec. Ewentualnie mogę się temu poddać. Może próbować z tym walczyć. Albo też zauważam, że tak naprawdę w tym lęku jest jeszcze bardziej takiego nakręcania się, więc wtedy atakuje. Jeśli chcesz zmiany, to zacznij zmieniać się najpierw ty. Musimy sobie wszyscy zdać sprawę, że tak naprawdę my mamy wpływ na ten moment, że my mamy, że my doświadczamy tego lęku. I uwierz mi, że kiedy siądziesz z tym lękiem i zadbasz o to swoje najbliższe środowisko, może to być terapeuta, z którym w bezpiecznych warunkach spokojnie będziesz mógł czy mogła zobaczyć w pełnym świetle to, co jest w tobie. To już sam fakt uświadomienia sobie, zobaczenia tego, gdzie ja jestem, z jakiego powodu tak bardzo się boję, przynosi ogromną ulgę. Jeśli pozwolisz sobie oglądać emocje lęku, jak książkę lub jakikolwiek inny przedmiot, który bierzesz do ręki i oglądasz go z każdej strony i odkładasz. Jeśli zrozumiesz jaki mechanizm, jaki schemat, który włożono ci do głowy, to zobaczysz, że on nie ma nic wspólnego bardzo często z partnerem, a wszystko, co ma wspólnego, jest związane z tobą. Wtedy będziesz mógł wszystko zmienić, Twoja relacja też się zmieni. Dajcie sobie szansę. Powiedziałam Wam dzisiaj, że do tego filmu zainspirowała mnie Magda, która przyszła do mnie z tematem narcystycznego męża. I sami wiecie, jak trudny bywa taki związek. Ale w momencie, kiedy Magda zrozumiała, że po pierwsze żyła w ogromnym napięciu, w ogromnym lęku i tworzyła wyobrażenia, iluzje na temat tego, jak on ją źle traktuje. Jakim jest potworem, jak z nią rywalizuje o miłość dzieci, jak się z nią nie liczy, jak ją poniża. Długa lista zarzutów. I podczas naszej wspólnej pracy terapeutycznej odkryła, że to były tylko jej odczucia, i zrozumiała, ile lęku było w niej. Zrozumiała, że ona nie dopytywała, nie prosiła, tylko oczekiwała, że on się domyśli. I podświadomie interpretowała wszystko przeciwko sobie. Zrozumiała przez pracę nad uważnością, że odpalały jej się schematy relacji z jej matką, bo to jej matka w podobny sposób pokazywała jej: Jesteś słabsza, głupsza, nie dasz sobie rady, rób wszystko tak, żeby inni dobrze o tobie mówili i tysiące innych przekonań. Włożyła jej do głowy. I kiedy w Magdzie odpalał się program na przykład on do niej mówił coś a ona poczuła się urażona, więc jej umysł stworzył historię. Że on jej nie szanuje, że ona jest niczym, że jest nic niewarta, że jej praca w domu z dziećmi, i praca zawodowa jest do bani, że on jest zawsze lepszy, że on wie najlepiej, że on ma prawo o wszystkim decydować. Ale zobaczcie dalej. Co dalej? On do niej mówił na przykład, stać cię na więcej, mogłabyś wykonywać lepszą pracę. A ona, interpretacja w głowie, to znaczy, co? Za mało zarabiam? Moja praca nie jest ważna? Czyli jestem gorsza? I takich przykładów można by tworzyć w nieskończoność. Magda po prostu nigdy nie czuła się usłyszana, akceptowana. Poprzez matkę, więc czuła się samotna, bezwartościowa, gorsza i tkwiła w lęku, który ją po prostu paraliżował. I zamiast dopytać, poprosić, powiedzieć prawdę, zrobiła szybką interpretację tego, co jej się wydawało, co usłyszała i uwierzyła, że to jest prawda o niej. Więc nadal toczyła walkę ze swoim lękiem. Lęk ten narastał latami. Bała się przeciwstawić mężowi, bo bała się opuszczenia. Zobaczcie, możemy bardzo pragnąć bliskości, ale przez lęk możemy tak bardzo się od siebie oddalić. Schemat, który włożyli Magdzie rodzice do głowy, głównie matka, chociaż ojciec był niedostępny emocjonalnie również, był w niej bardzo mocno osadzony. Opowiedziała mi też jeszcze jedną taką historię, że miała przyjaciółkę, która miała chłopaka i dużo o nim opowiadała. Była oczywiście szczęśliwa, szczęśliwie zakochana, miała jakieś może 14-15 lat. Natomiast Magda nie miała jeszcze wtedy chłopaka i zwierzała się z tego smutku swojej mamie. Jaką radę dostała od tej mamy? Otóż matka powiedziała jej tak: nie martw się, zadzwoń do przyjaciółki i powiedz jej, że ty też masz chłopaka. I wymyśl najpiękniejszą historię, jaka ci tylko przyjdzie do głowy. Nie chcę tego komentować. Ale Magda nie tylko okłamała przyjaciółkę, ale okłamała samą siebie. Ale co gorsza, uznała jako młoda dziewczynka, że tworzenie takich fantazji jest jak najbardziej w porządku. I od tego momentu zaczęła tworzyć swoje własne iluzje z powodu lęku przed odrzuceniem czy przed poczuciem bycia gorszym od innych. I w ten sposób pogłębiała jeszcze bardziej przekonanie na swój temat, że nie jest warta miłości, nie jest wystarczająca i nie zasługuje. I w dorosłym życiu nie dała sobie prawa do wyrażania siebie, tylko poszła w kierunku bycia ofiarą i zaczęła tę rolę odgrywać najlepiej, jak potrafiła w swoim małżeństwie. Doszukując się winy na zewnątrz, uwierzyła, że nic od niej nie zależy, że to zawsze on powoduje, że ona czegoś nie może zrobić dla siebie. Jeśli mamy w sobie wyuczone schematy i uświadomimy sobie je, to możemy ich również się oduczyć. Dajmy sobie czas. Na pewien proces, żeby te nowe w nas się zakorzeniły, i oczywiście, że stare czasem będą się w nas odzywać, bo to ich naturalna tendencja. Ale nie poddawajmy się przy pierwszej czy drugiej próbie, czy porażce. Podejmijmy dzisiaj decyzję. Przyglądajmy się sobie uważnie temu, co ja myślę, co ja czuję, co ja mogę z tym zrobić. Jak ja mogę komunikować się z tym moim partnerem w inny sposób. Ja rozumiem, że partnerzy czasem są trudni. Problemy, z którymi przychodzicie do mnie na sesje indywidualne, są to ciężkie tematy. I nie chcę ich im umniejszać. Ale uwierzcie mi, że odkrywanie prawdy o sobie zupełnie zmienia perspektywę? Kiedy wy się najpierw sami poznacie. Kiedy stajecie się uczciwi w tej relacji ze sobą, w sensie odważni, żeby być sobą i przestać się bać. Jeżeli zidentyfikujecie w sobie te przekonania, w co ja wierzę, co mi włożono do głowy i z jakiej perspektywy ja wychodzę do tego związku, czego ja tak naprawdę szczerze chcę, to się wszystko zmieni. W tym wszystkim warta jest naprawdę prawda. Doświadczyć akceptującej relacji, lekkości, miłości, bliskości, uznania, ale bez lęku. Kochani, dajmy sobie prawo do bycia zaakceptowanym i dajmy sobie prawo do życia bez lęku. To jest naprawdę bardzo atrakcyjne. Ja życzę Wam tego z całego serca. I do zobaczenia.